pokonujemy zespół z Trzyńca 5-1. Na pewno wartościowy sparing. Mam wrażenie, że w ogóle nie było widać tego, że nie macie tego rytmu meczowego, bo trochę czasu minęło od tego ostatniego spotkania. Było kilka składnych akcji. Może mało trochę było tych dośrodkowań, natomiast z gry chyba może być trener zadowolony. Tak, jak powiedziałeś, bardzo wartościowy mecz kontrolny. Trzeba powiedzieć, że już na dzień dobry zderzyliśmy się z taką mocno wymagającą drużyną, która preferowała taki styl mocno fizyczny. Trzeba było się mocno też i przeciwstawić przeciwko temu, także te treningi siłowe tutaj mogły nam pomóc w odbyciu tego meczu kontrolnego. Natomiast jeśli chodzi o te walory czysto piłkarskie, to tak jak również obserwowałeś, kilka składnych akcji, sporo tych bramek i naprawdę jak po tej przerwie pracy, czy ten czas wykorzystany na pracę, to naprawdę z tego meczu możemy być zadowoleni. Zawodnicy nie ułatwiają panu trenerowi pracy, no bo bramka Lewickiego odpowiada Nowak, Kargulewicz asysta także Kacper Piątek bramka, tak więc no jest spora konkurencja w zespole. Komentarz może być tylko jeden. Ja się bardzo z tego powodu cieszę. Wszyscy wspólnie mamy jeden cel i każdego dnia do niego dążymy. Wiktor Żytek wczoraj dołączył do GKS-u Tychy. Jaki to jest zawodnik? Już miał trener okazję z nim rozmawiać, bo to chyba nie jest takie uzupełnienie składu, tylko należy go traktować w kategoriach mocnego wzmocnienia. Tak, zgadza się. Już dzisiaj pierwszy dzień z drużyną i od razu rzucony na głęboką wodę, o ile tak można powiedzieć, bo mimo wszystko to jest zawodnik doświadczony i dzisiaj w tym meczu również to było widać, że mimo tego, że dopiero co sobie podaliśmy ręce, dopiero co powiedzieliśmy sobie dzień dobry i tak samo z drużyną, wchodzi na boisko i naprawdę pokazał dzisiaj sporo piłkarskiej jakości, ale też tego, czego oczekuje. Takiej zadzierności, waleczności i też i przy okazji mądrości w grze. Jeśli chodzi o testowanego skrzydłowego, już jest decyzja, czy jeszcze trener potrzebuje zobaczyć ten mecz raz jeszcze, porozmawiać i dopiero wtedy podjąć decyzję? Decyzja już jest, teraz idziemy wspólnie usiąść, jeszcze przedyskutować to na argumenty i za, myślę, godzinę już powinniśmy wszyscy wiedzieć, jak sytuacja wygląda, bo to też się wiąże z tym, kto wsiada do autokaru na zgrupowanie do Ustronia.